Dzień dobry. No taki trochę nieobecny jest. Nieobecny. Wygląda jak sitka, taki pso. Loża do obserwacji. Wow. Ty wygląda to nieźle. Amelka, widziałaś to? Patrz. Jaki mądry cytat. Żyj tak, żebyś po latach mógł powiedzieć, przynajmniej się nie nudziłem. Jakieś imię i nazwisko wasze. Wiem, że ta amunicja może wyglądać śmiesznie, ale ta amunicja jest bardzo fajna. Na 25 metrów jestem w stanie z nią zrobić wszystko. Wszystko? Wszystko. To grubo. Broń, która leży przed wami, jest jak najbardziej bronią ostrą i która robi bardzo duże ała. Ja jestem po dyżurze, więc nie mam zamiaru was łatać. Zakopię po prostu. Jasne. Jest? Jeżeli bierzecie broń do ręki i zawsze to zapamiętajcie, nieważne jaką weźmiecie do ręki, gdziekolwiek będziecie, traktujecie ją jako załadowaną. Następna rzecz. Jak bierzecie broń, nie kładziecie tutaj palca. Palec na spust idzie dopiero wtedy, kiedy jest wycelowany w coś, kogoś, etc. Tak? Tak. W innym wypadku palec leży sobie tu. Tak? Dobra. Łapiemy tak, żeby tu nie było przerwy. Palce te trzy owijają rękojeść i to już jest chwyt. Tak? Cyk. Cyk. Żeby tu poduszki właśnie w tą dziurę. Tak? Ten kciuk jest specjalnie podniesiony, żeby ten mógł się położyć. Kładę? Kładę. Wyciągam ręce do przodu. Jak celować? Muszka, szczerbinka. Muszkę musimy widzieć w tej dziurze. Wysokość równa z tą wysokością. Środek na środku. Oko ludzkie jest do dupy. Co za tym idzie? Nie jesteśmy w stanie ostro widzieć muszki, szczerbinki i celu. Nie ma takiej opcji, chyba że cel będzie o tak, przyłożenia. Jak ładować? Banalnie prosto. Tu jest taki dzyndzel, paznokieć, cyk. Otwiera się taka dziura. Wkładam. Jeden, drugi. Wszelkie manipulacje wykonujesz wolną ręką, czyli załadowanie, przeładowanie. Broń leży sobie po prawej stronie, po lewej stronie leży magazynek. Dobra. Bierzecie broń do ręki. Tak. To właśnie. Jezu. Dawaj! Jest przeładowany. Celujecie. Już mogę strzelać? No jasne. Powinienem także wyrównać oko z pistoletem jakoś? Czy... Tak, dokładnie. Powinieneś patrzeć, jeżeli jesteś. Po pierwsze, tu się pochyl do przodu. Tak? Przez to w tym momencie oko samo wyrówna się z linią celowania. Opa. Ta twoja grupa, tych trzech, nie jest zła, tylko mogłaby być o 15 cm wyżej. Mogłaby być. Nie? Słuchaj, trafienie tu w tą okolicę jest w 95% przypadków do przeżycia. No tak. Tak? W realiach dzisiejszego świata. Tak? Trafienie tyle wyżej rozwala nam serducho, aortę i tak dalej. Strzelenie 20 cm niżej tutaj rozwala nam tętnicę udową. Nimę. No. Jest taka metoda, że ciągnięcie spustu masz połączyć z wydechem powietrza. Żeby zostać dobrym strzelcem, trzeba znać zagadnienia z biomechaniki, z mechaniki, z wszystkich rzeczy związanych z anatomią, zachowaniem struktur mięśniowych, ścięgien, nerwów i tak dalej. Tak się wydaje do strzelania. Nie, żeby zostać dobrym strzelcem, ja muszę wiedzieć, znać siebie. To jest pierwsza rzecz, tak? Czyli wiedzieć,
kurde, moja ręka ta się zachowuje w taki, a nie inny sposób, przez co muszę korygować różne rzeczy. Przyjedź sobie. Łobędzi coś narobi. Po gębie dostał. Więc generalnie rzecz biorąc, macie dwie muchy tak zwane, tak? Czyli to wszystko, co jest poza obrębem, tak? No. Jeżeli chodzi o to, żeby panować nad tym, gdzie trafiają wasze pociski, no to jest na ten moment do poprawy, tak? Niemniej jednak na 20, 18 w celu, 18 w celu. Bo widać, że wam to smakuje. No, jasne. No bo jeszcze. Dobra, to dzięki bardzo. Proszę bardzo, super sprawa. Zapraszam was serdecznie. Polecamy strzelnica CS24. Pamiętaj, że sam od czasu do czasu tutaj, wiesz, siadam sobie i gram.